Państwu. Chciałem serdecznie Państwa wszystkich powitać na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Naszej Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, reprezentujący tutaj także Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Liga Narodowo-Demokratyczna, pierwsza podziemna organizacja okresu gomułkowskiego, to znaczy po przełomie 1956 roku. Już chociażby z racji tego, że była pierwsza zasługująca na zainteresowanie nie tylko historyka, ale zainteresowanie także osoby postronnej, która jakoś identyfikuje się z tym lub innym nurtem myślenia w kategoriach narodowych w Polsce. Już chociażby z tej racji Liga zasługuje na uwagę. Liga zasługuje na uwagę, o czym pan doktor powie na pewno więcej, jeszcze z tego powodu, że z jednej strony była zamilczana, z drugiej strony była mistyfikowana. I bardzo długo rzetelnych informacji na ten temat trudno było znaleźć i tutaj zasługa pana doktora Kawęckiego jest także taka, że w popularny sposób przedstawia nam podstawowe fakty w swojej książce, która w tym roku się ukazała i której egzemplarze tutaj są wyłożone. Z mojej strony to tyle, ja tylko przypominam, że najpierw jest prelekcja, potem wszystkie pytania, uwagi, zwischenrufy i inne wątpliwości już po samej prelekcji, a nie w trakcie. Oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję bardzo, dziękuję za możliwość spotkania, za zaproszenie. Liga Narodowo-Demokratyczna 1957-1960, antykomunistyczna organizacja czwartego pokolenia narodowców PRL w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Taki jest tytuł tej publikacji. I rzeczywiście to była pierwsza organizacja antykomunistyczna po 1956 roku, po tak zwanej odwilży październikowej. I z tego względu rzeczywiście zasługuje na uwagę i zainteresowanie, ale również z tego powodu, że była to organizacja, która nawiązywała do nurtu narodowego. Sama nazwa, prawda, Liga Narodowo-Demokratyczna, to nawiązanie i do Ligi Narodowej, tej organizacji, która, można powiedzieć, była u podstaw, u początków Polskiego Obozu Narodowego i funkcjonowała także w okresie II Rzeczpospolitej do 1928 roku. Ale też ważne jest to, że działacze Ligi Narodowo-Demokratycznej, no właśnie czwarte pokolenie, czy też piąte, no ale zależy jakbyśmy liczyli, no powiedzmy czwarte pokolenie, tak jak jest w tytule, to znów pokazuje właśnie, że to ludzie młodzi byli w tej kolejnej sztafecie pokoleń, która podjęła taki trud, może w takim wymiarze symbolicznym, ale jednak dość istotnym, odbudowania ruchu narodowego w tych oczywiście bardzo trudnych warunkach. I przede wszystkim ci ludzie nie mieli złudzeń co do systemu komunistycznego, co do jakiegoś tam elementu, jakiegoś prób rewizjonizmu, ulepszania socjalizmu, demokratyzacji tego systemu. Nie, absolutnie nie mieli złudzeń co do właśnie tych tak zwanych przemian październikowych 1956 roku, nie mieli złudzeń, że z chwilą, no, gdy pierwszym sekretarzem został Władysław Gomułka, to nastąpią jakieś tam zmiany i tak dalej. Zresztą taka była również linia Stronnictwa Narodowego na emigracji. Owszem, były kręgi narodowców, które nie miały oczywiście złudzeń co do socjalizmu, ale uważali niektórzy, chociaż mówię, to była niewielka grupa działaczy, to była raczej mniejszość, uważali, że no są jakieś tam możliwości, być może będą jakieś możliwości takiego, nazwijmy, legalnego działania dla jakiejś formacji narodowej. Oczywiście wiemy, ale pozwolę sobie w dwóch zdaniach powiedzieć sprawy oczywiste. Obóz narodowy poniósł ogromne ofiary w okresie II wojny światowej. Prezesi Stronnictwa Narodowego, Kazimierz Kowalski, jeden z ostatnich prezesów Stronnictwa Narodowego, przed 1939 rokiem został zamordowany przez Niemców. Również zginęli kolejni prezesi, Stefan Sacha, Mieczysław Trajdos. Także to po prostu, oczywiście oni są tym
jako prezesie symbolami Stronnictwa Narodowego, ale również członkowie Komitetu Głównego. No, 1/3 też również zginęła członków Komitetu Głównego i tak dalej. No i szereg oczywiście działaczy obozu narodowego, którzy zginęli. Później oczywiście byli więźniami tych więzień właśnie komunistycznych w PRL. Przy czym były oczywiście próby jakiejś takiej legalizacji Stronnictwa Narodowego w postaci powstałego Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego. To oczywiście były złudzenia, to się nie udało, a ci, którzy próbowali jakoś tam iść tym mniej więcej stylem myślenia, na przykład Stanisława Mikołajczyka, po prostu zostali również uwięzieni. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, że większość działaczy i w kraju, i oczywiście emigracja opowiadała się za działalnością niepodległościową, konspiracyjną, przy czym trzeba też powiedzieć, że zalecenia emigracyjnego prezesa Stronnictwa Narodowego Tadeusza Bieleckiego no były takie, żeby jeśli już tworzyć jakieś grupy, bo nie organizacje konspiracyjne, to one powinny być bardzo, bardzo, no, powiedziałbym, zawężone do kilku osób i też ta działalność nie powinna być taka polityczna wprost, tylko raczej w pewnym momencie Tadeusz Bielecki jako prezes SN-u zalecał, żeby działacze narodowi, którzy no, wychodzą z więzień, bo można powiedzieć, że wszyscy niemalże znani działacze istotni działacze po prostu znaleźli się w więzieniach, że po prostu, żeby utrzymywali pewne kontakty, nie tylko towarzyskie, ale takie również no, na zasadzie pomocy wzajemnej i tak dalej. No i właśnie mamy tę tak zwaną amnestię w PRL-u w 1956 roku, wychodzą z więzień działacze narodowi, ci, którzy przeżyli oczywiście, ale no, są w sytuacji są dramatycznej, życiowej, egzystencjalnej. Dlatego, że oczywiście nie mają, wiadomo, możliwości pracy. Często to byli ludzie wykształceni, prawnicy. Nie ma mowy, żeby zostali wpisani na listę adwokacką. Pracują w zupełnie innych, że tak powiem, o ile w ogóle pracują, w zupełnie innych miejscach, nieprzystosowanych do ich umiejętności, możliwości. To jest praca fizyczna, często poza miejscem zamieszkania. I sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Na przykład jest jeden z takich raportów Służby Bezpieczeństwa bodajże chyba z 1957 roku, ale w każdym razie koniec lat 50., kiedy funkcjonariusze bezpieki wchodzą do mieszkania Napoleona Siemaszko, działacza narodowego z Wilna i po prostu tam opisują, jak, w jakich warunkach on mieszka. To oczywiście no, to nie są nawet mieszkania, tylko może jakieś tam pomieszczenia, nazwijmy. I po prostu opisują, że właśnie jak pada deszcz, to ma tam miednicę postawioną, to kapie na, gdzieś tam ta woda i tak dalej. Także to były na pewno bardzo trudne warunki. To też trzeba mieć świadomość, w jakich oni warunkach, okolicznościach tych właśnie takich właśnie działali. No na przykład Stefania Broniewska, żona Zygmunta Broniewskiego, komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, która również została uwięziona i spędziła kilka lat w więzieniu. Też jest taki dokument, pisze w 1957 roku list do lokalnych władz z prośbą o jakąś pomoc, zapomogę w zasadzie. I nie tylko w stosunku do siebie, ale opisuje w ogóle sytuację, w jakiej znaleźli się narodowcy, którzy wyszli z więzień. Ona pisze, że no, po prostu nie miała co jeść po prostu, gdyby mogłaby w zasadzie umrzeć z głodu, gdyby nie pomoc nieznanych jej ludzi. Mówi, że nie ma butów, nie ma odzieży, nie ma no, podstawowych rzeczy, bielizny i tak dalej. A była to osoba, która przecież mieszkała, taki był majątek, prawda, ich niewielki stosunkowo, w Garbowie z mężem koło Lublina, no i to wszystko oczywiście utracili i tak dalej. Więc to jest jak gdyby też taka pewna okoliczność pokazująca, w jakiej sytuacji ci ludzie się znajdują. I trzeba powiedzieć tak,
bo może całej fabuły nie będę opowiadał, ale jeśli chodzi o Ligę Narodowo-Demokratyczną, natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że infiltracja w tym przypadku środowiska narodowego, ale również innych środowisk politycznych przez Służbę Bezpieczeństwa była daleko, że tak powiem, idąca. Nie było możliwości, stworzenia nawet najmniejszej grupy środowiska, może to nawet za dużo powiedziane grupy czy środowiska, nawet jakiegoś zalążka organizacyjnego, ponieważ no, bezpieka doskonale kontrolowała, że tak powiem, te wszystkie działania. I była taka pierwsza próba powołania organizacji narodowej po 1956 roku, jak ci narodowcy wychodzą z więzienia, to była próba podjęta przez no, doświadczonych bardzo działaczy narodowych. Na przykład to są takie osoby jak Franciszek Schweidler, członek zarządu przedwojennego Stronnictwa Narodowego w Łodzi, który akurat wrócił z emigracji i tutaj prowadził bardzo aktywną działalność. To są takie osoby jak Leon Mirecki, wieloletni więzień, zresztą wspaniała rodzina, brat Adam zamordowany przez komunistów, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. Niedawno niestety zmarła jego siostra, pani Maria Mirecka-Loryś, ksiądz Bronisław Mirecki, który na wschodzie, na ziemiach Rzeczpospolitej prowadził też taką działalność duszpasterską, no i oczywiście jeszcze inni i bracia i siostry Leona Mireckiego. Więc to był oczywiście bardzo też doświadczony, można powiedzieć, działacz i konspirator też w jakiś sposób, utrzymujący relacje z emigracyjnym Stronnictwem Narodowym. To byli jeszcze inni działacze. I w tym gronie, w zasadzie można powiedzieć trzech osób, powstaje koncepcja powołania organizacji właśnie takiej podziemnej. Struktura mniej więcej miała polegać na tym, że wytypowano, znaczy Mirecki i Schweider przede wszystkim wytypowali 5-6 osób, które miały stanowić takie centrum, znaczy kierownictwo centralne. To byli naprawdę ludzie, którzy byli doświadczeni oczywiście z dużą wiedzą nie tylko teoretyczną, ale także i organizacyjną. I również później miała być stworzona taka organizacja kadrowa 30-40 osobowa. Wszystko oczywiście z zachowaniem bardzo szczegółowych tych form konspiracji. No i tak po prostu próbują to robić. I Państwa, na samym początku, już od razu bezpieka wiedziała, że coś takiego powstaje. No może nie na początku, kiedy jeszcze rozmawiali, nie, ale bardzo szybko. Druga, trzecia rozmowa bardzo szybka, to po prostu, no cóż, wszystkie telefony, korespondencja były na podsłuchach, były rewizje, na przykład przeprowadzona rewizja, oczywiście tak zwana potajemna, prawda, znaczy u Schweidlera też pewne rzeczy, że tak powiem, znaleźli i tak dalej. Więc, no i jak już bezpieka wiedziała, że coś takiego powstanie, to wtedy oczywiście jeszcze nie robili, znaczy nie podejmowali takich działań, żeby od razu na przykład aresztować ich albo pozwolić na rozwój trochę tej organizacji, żeby ona nabrała, że tak powiem, kształtu także i pewnej liczebności i później tych ludzi, mówiąc kolokwialnie, zgarnąć i osądzić. Tylko po prostu podejmują na przykład w tym przypadku taką próbę dezinformacji, prowokacji. Przyjeżdża taki działacz emigracyjny, mając obywatelstwo też, narodowy działacz, ale mający też obywatelstwo amerykańskie, Obtat Sokołowski. I właśnie on spotyka się tutaj z niektórymi narodowcami. I oczywiście oni to po prostu też przecinają to w taki sposób, że wzywają właśnie Obtata Sokołowskiego, musi opuścić Polskę, chociaż oczywiście nie podjął żadnych działań poza rozmowami. Natomiast tych narodowców, kilku, ale tak naprawdę bardzo wybitnych, oprócz tych, o których wspomniałem, to był na przykład Konstanty Skrzyński, który był przedstawicielem oficjalnym Tadeusza Bieleckiego na kraj. To jest również Szymon Poradowski, Władysław Kosturek, no i wspomniani Leon Mirecki, Franciszek Schweidler i jeszcze tam chyba ze dwie osoby. I po prostu bezpieka ich zatrzymuje, przesłuchania, ale tak to wszystko przeprowadzili,
Wyobraźcie sobie Państwo, że po prostu oni opisują oczywiście całą akcję, jak należy to zrobić, dezinformacyjną, i odnieśli pewien sukces. Znaczy im chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby narodowcy, jak nawet pomyślą sobie, że tak powiem, o tworzeniu jakiejś organizacji, wiedzieli, że bezpieka się o tym wie i po prostu, żeby po prostu zniechęcić w jakiś sposób do działań, a z drugiej strony właśnie, żeby wprowadzić taką dezinformację. I ona polegała na tym, że po prostu tak, że tak powiem, nakręcili w trakcie tych przesłuchań niektóre osoby, że tak, tam im, że tak powiem, no, zaleciły, niektórzy niestety napisali list do emigracyjnych władz Stronnictwa Narodowego, że przyjazd takich ludzi jak Obtacz Sokołowski to jest rzecz zupełnie nieprzemyślana, tylko naraża, mówią, nas na jakieś tam represje i tak dalej, i tak dalej. A poza tym na końcu oczywiście chodziło o dezinformację. Mieli oczywiście agenta, bo to jest kolejna kwestia, który wszystko, że tak powiem, no, informował ich też. Natomiast niestety udało im się, to jest malutki przykład, ale pokazuje, udało im się po prostu zrzucić odpowiedzialność za rzekome zeznanie dość daleko idące na te osoby, które po prostu akurat nic nie powiedziały, jak Leon Mirecki na przykład, a ci narodowcy, pozostali ich koledzy, uwierzyli. Tak po prostu skłócili wręcz, na pewien czas przynajmniej doraźny, to środowisko, i to zawsze taka metoda występowała. Ale jak mówiłem, to była też taka metoda uderzeniowa, żeby pokazać, że my wszystko wiemy. I na przykład są imieniny Tadeusza Macińskiego, no, takiego legendarnego, można, przywódcy Narodowej Organizacji Wojskowej Okręgu Stołecznego. Koledzy się zbierają, to jest rok 59 i oczywiście wkracza bezpieka, przerywa te imieniny. Oni spotykają się towarzysko, rzeczywiście tylko w tym celu, ale i oczywiście ich przesłuchują. I chodziło tylko o to, żeby po prostu pokazać, że my wszystko wiemy, cały czas czuwamy i tak dalej, i tak dalej. My, czyli bezpieka. Kolejna kwestia, o której właśnie, no, tutaj trochę też piszę, wspominam. To jest nieprawdopodobna liczba agentury po prostu w otoczeniu też narodowców. Niestety w większości oczywiście to są narodowcy, którzy to są koledzy sprzed wojny czy z okresu wojny. Bardzo, bardzo wielu. I no, jest często tak, na przykład w przypadku Napoleona Siemaszko, że w otoczeniu jego, no, nie podejmowałem jakiejś tam próby, może to chociaż pewnie to dużo czasu może zajęło też, żeby rozszyfrować, kto to był, bo tutaj są pseudonimy, niejaki T.W. Jean, który po prostu jest rzeczywiście bardzo bliskim przyjacielem Napoleona Siemaszko, jeździ z nim do Łodzi, wszystko praktycznie przekazuje, szczególniki, prawda, że gdzieś tam są z kolegą, spotykają się, nie tylko co tam Napoleon mówi, piją herbatę, no takie szczegóły po prostu, że wydaje się aż to zastanawiające. No w otoczeniu na przykład Leona Mieleckiego w pewnym momencie, w latach, na początku lat 60. jest 22 agentów, którzy po prostu donoszą. I to jest taka skala. Więc oczywiście też ci agenci są często też również przedmiotem inwigilacji i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie to, że tych narodowców, no była jakaś, bezpieka miała dobre rozeznanie, no można powiedzieć tak, no jak mamy na tym stole jakieś tam, prawda, przedmioty czy coś, to oni wszystko to widzieli, prawda, kto jest i tak dalej, więc to nie było dla nich jakimś takim większym problemem. Także stworzenie jakiejkolwiek organizacji konspiracyjnej było po prostu niemożliwe. Tym niemniej właśnie powstaje ta Liga Narodowo-Demokratyczna jako organizacja. Otóż założycielami tej organizacji były dwie osoby. Młodzi ludzie, to jest Józef Kosecki, asystent na Politechnice w Gliwicach. Jego ojciec zginął w czasie wojny, natomiast matka, która oddała go jak gdyby w takie ideowe wychowanie Piotrowi Bogdanowiczowi. Jan Piotr Bogdanowicz to był działacz ze Lwowa, jeden z wybitniejszych działaczy, no taki powiedziałbym też ideolog. I on po prostu, już kiedy Kosecki miał 15 lat, po prostu go przygotowywał, szkolił go indywidualnie, prawda, w idei narodowej, przekazywał książki i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że Józef Kosecki rzeczywiście miał dość dużą wiedzę, bardzo dużą wiedzę. Bardzo duże nadzieje z nim wiązano, że będzie po prostu w przyszłości jakimś tam naprawdę
ważnym działaczem narodowym. Ale tylko takie formy mogły być działalności właśnie takiej pracy, bardzo indywidualnej tylko, a nie innej. Zresztą mówię, przekazywał książki, bo rzeczywiście miał, ale z tymi książkami myślę, że było bardzo trudno. Też jest taki fakt w tych materiałach bezpieki IPN-owskich, które się znajdują, że bezpieka na przykład podejmuje taką sprawę operacyjnego rozpracowania, bo dowiaduje się, że jeden ze studentów dostał od Wiesława Chrzanowskiego, myśli nowoczesnego Polaka, egzemplarz. No i skąd ten egzemplarz jest i tak dalej, prawda? Więc tutaj cały problem i cała akcja na. Także to też pokazuje, że oczywiście możliwości zdobywania tej wiedzy były bardzo ograniczone. Jan Bogdanowicz. Natomiast drugą osobę, i to jest właśnie Józef Kosecki. Drugą osobą jest Przemysław Górny, też pochodzący, można powiedzieć, tak, no, z rodziny narodowej, w tym sensie, że jego ojciec był działaczem Stronnictwa Narodowego tutaj w Warszawie, na Grochowie, w jednej z fabryk. Był takim przedstawicielem czy pełnomocnikiem Stronnictwa Narodowego Stołecznego. Poza tym był w Narodowej Organizacji Wojskowej. Przemysław Górny, no, jeśli może Państwo znaliście świetnej pamięci Przemysława Górnego, to postać niewątpliwie legendarna i taka bohaterska, ale też bardzo taka charyzmatyczna i znana z takich barwnych opowieści. Miał według Przemysława Górnego, ojciec mu przekazał jak gdyby testament polityczny. Przemysław Górny był bowiem no, świadkiem aresztowania przez Niemców ojca i zesłania go do obozu w Mauthausen, gdzie tam został zamordowany. Natomiast wychodząc, miał mu ojciec powiedzieć, synu, teraz jest Bolszewia, która. Nie, te Niemcy wojnę przegrają, przepraszam, później będzie Bolszewia, też przegrają tę wojnę, też przegrają, a później będzie wolna Polska, a w tej wolnej Polsce będą różne partie, ale twoje miejsce jest w Stronnictwie Narodowym, jak twojego ojca. I rzeczywiście można powiedzieć, że już był tak ukształtowany narodowo Przemysław Górny. Był przy tym. Można powiedzieć takim legendarnym już przywódcą młodzieży akademickiej w Warszawie. Działał w takim Związku Młodzieży Demokratycznej. Znakomitym mówcą też był, no, aresztowany między innymi za zorganizowanie takiej demonstracji. Znaczy jeden był z organizatorów oczywiście i uczestników organizacji. Manifestacji, przepraszam, w związku z przyjazdem wówczas do Warszawy wiceprezydenta Richarda Nixona i tak dalej, i tak dalej. Ale był znany już w związku z tymi działaniami właśnie w październiku 1956 roku i właśnie tam, znaczy tam, czyli i właśnie Bogdanowicz doprowadził i również Leon Mirecki do spotkania Przemysława Górnego z Józefem Koseckim. To było właśnie w Tatrach na Rusinowej Polanie. Tam był taki kościół, gdzie zawiadywał ksiądz Leon Szeląg. Zresztą też więzień, Marianin, więzień komunistyczny, spędził w więzieniu też 12 lat. No i tak to się zaczęło. Zaczęli się rozmawiać i po prostu zdecydowali oni dwaj, że po prostu powołają organizację narodową konspiracyjną. Przy czym ci starsi narodowcy, jak właśnie Leon Mirecki, Jan Bogdanowicz, czy też Wiesław Chrzanowski, no nie byli zwolennikami tworzenia organizacji konspiracyjnej, więc ta organizacja powstała po prostu wbrew ich woli, wbrew ich intencjom, dlatego że byli przekonani, a jak doświadczenia mieli w tym zakresie, że po prostu możliwości powołania takiej organizacji są niewielkie. Ja zobaczę, która jest. Ja mam trochę, żebym nie chciał. O, dziękuję. I powołali tę organizację wbrew właśnie tym działaczom narodowym, którzy raczej widzieli to, żeby po prostu dalej prowadzić taką działalność samokształceniową, indywidualną, ale nie podejmować pewne struktury. Tym niemniej taka decyzja zapadła i już znów bezpieka od samego początku w zasadzie wiedziała, że coś się już tworzy, dlatego że z rozmowy telefonicznej na podsłuchu między Leonem Mireckim a właśnie Bogdanowiczem dowiedzieli się, że jest jakiś student, który jest tam, no, znaczy jest taki pracownik, może nie student z Gliwic, który jest bardzo zdolny, młody człowiek, no i zaczęli oczywiście ten, ale ponieważ też już wcześniej założyli sprawę
obserwacyjną i to bardzo taki inwigilacyjną na Przemysława Górnego w związku z jego aktywnością, no to od razu oczywiście też ustalili zaraz związki, że on jest tutaj z Koseckim, no i już wiedzieli, kto to jest. Tak to wyglądało, no i doszło po prostu do tego, że ta grupa się troszkę rozbudowała. To głównie byli studenci, przy czym to były osoby, to były znajome w dużym stopniu Przemysława Górnego, ale także ludzie, którzy tak aktywni, no po prostu, bądź też o takich poglądach antykomunistycznych po prostu. Chociaż nie wszyscy się znali. Używali pseudonimów, ta struktura też była dość taka, powiedziałbym, no, zakonspirowana. To znaczy, odbyło się w ogóle, ta działalność polegała na tym, że odbyło się kilka zaledwie spotkań szkoleniowych, w których to właśnie Józef Kosecki referował pewne zagadnienia związane z myślą narodową. Też czytano książki, wiemy, jakie książki, jakie dostawali od Leona Mireckiego. I to była taka klasyka, powiedzmy, narodowa, Dmowski, Rybacki, Tadeusz Gruziński i tak dalej. I po prostu te spotkania temu służyły. Oczywiście to były spotkania zakonspirowane i nie wszyscy się nawet, jak mówię, znali po prostu, także tak to wyglądało. Byli też tacy, którzy tam mieli kierować jak gdyby tymi grupami, czy też obserwować w ramach tej struktury. Obserwować osoby nadające się do werbunku. No tak, dokładnie tak, precyzyjnie mówiąc tak, żeby po prostu, oczywiście o czym tamci nawet nie wiedzieli, prawda? To tak, tymi osobami byli właśnie Marian Barański, Janusz Krzyżewski. I w pewnym momencie też oczywiście doszło do takiej sytuacji, że bezpieka miała również już kilku agentów w ramach tego środowiska jeszcze nie do końca rozpracowanego, bo też nie wiedzieli o wszystkich nazwiskach i tak dalej. Wiedzieli, że jest Kosecki, wiedzieli, że jest Górny, ale nie wszystko jeszcze wiedzieli. I między innymi właśnie jednym z agentów był niejaki Adam Glaser, który był pracownikiem domu studenckiego na ulicy Narutowicza i po prostu, no, dzięki temu mogły tam się, powiedzmy, odbywać spotkania, tak, niby że studenci i tak dalej, pod jakimś tam przykrywką, rzeką może w razie czego, gdy to PAKS jest, jakieś tam biuletyny PAKS-ów, dlatego że mówię o PAKS-ie, dlatego że Józef Kosecki był działaczem PAKS-u, ale wstąpił do PAKS-u na życzenie, czy też na polecenie Jana Bogdanowicza, żeby po prostu, prawda, taką zrobić pewną zasłonę dymną co do jego działalności. No ale właśnie Adam Glaser współpracownikiem był bezpieki, o czym Górny nie wiedział. No i właśnie jedno z tych spotkań, kiedy bezpieka zdecydowała się po kilku tych spotkaniach już przerwać tę działalność, to po prostu właśnie on udzielił, że tak powiem, tej gościny w tym domu studenckim i właśnie w maju 1961 roku, bodajże 7 maja 1961 roku, bezpieka wkracza na to zebranie, aresztuje tych działaczy Ligi Narodowo-Demokratycznej, no i po prostu rozpoczyna się też proces. Tutaj, jeśli chodzi o proces, to też były dwie koncepcje nazwijmy, we władzach komunistycznych. Była też taka koncepcja, żeby zrobić wielki taki, chociaż tak to nie nazywano, ale chodziło o taki pokazowy proces właśnie, nazwijmy, endecji, czyli głównie jednak oskarżyć tych działaczy narodowych o inspirowanie, o ciągłe, że tak powiem, działalność antypaństwową i tak dalej. I też jak gdyby była tam taka kwalifikacja też oskarżenia, która mówiła właśnie o tym, że dążyli do obalenia siłą tam ustroju PRL i tak dalej, i tak dalej. Później ta klasyfikacja została zmieniona na udział w organizacji, której cel, istota i tak dalej są tajemnicą przed państwem. I ostatecznie do takiego dużego procesu nie było, nie doszło. Pewnie były różne tutaj powody,
tego. Natomiast trzeba powiedzieć, że ten proces był nadzorowany osobiście przez wiceministra spraw wewnętrznych Antoniego Alstera, który, jak wiemy, miał oczywiście daleko idącą nienawiść, można powiedzieć, do obozu narodowego. I zresztą to się wydaje takie trochę dziwne, ale na przykład ta wspomniana akcja tej dezinformacji, o której mówiłem, związana z przyjazdem Jana Optata Sokołowskiego, to była robiona przez bezpiekę i raporty szły do ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza. Także aż na takim, że tak powiem, poziomie to było rozgrywane. No i rozpoczął się proces. Trzeba powiedzieć, w trakcie procesu, nie będę oczywiście mówił szczegółów, bo zachęcam do przeczytania, ale jeśli chodzi o zachowanie, to było oczywiście, można powiedzieć, naprawdę no takie... Cyrankiewicz. Tak, przepraszam. Oczywiście. Także tak. Natomiast jeśli chodzi o te przesłuchania i tak dalej, to zachowanie tych młodych narodowców było naprawdę, można powiedzieć, takie no godne. Poza Józefem Koseckim, który już wówczas w pewnym momencie no, załamał się, jest też oczywiście tutaj dokument, który mówi o tym właśnie, że on w pewnym momencie poprosił tam właśnie jednego z prokuratorów, no i tam takie, że tak powiem, zeznanie bardzo daleko idące i obszerne złożył i między innymi powiedział wtedy tak, mówi, a w moim tam w mieszkaniu i tak dalej, bodajże gdzieś tam w jakimś tam pokoju, ale wskazał miejsce, jest, mówi, w trampkach program Ligi Narodowo-Demokratycznej, który jest tam właśnie napisany. I tutaj też sprawa nie jest do końca jasna, tylko chyba naprawdę kilku działaczy, jeśli już, na pewno Górny i Kosecki, tak, wiedzieli w ogóle, że jest taka, że ta organizacja ma nazwę po prostu, bo raczej trzeba powiedzieć, że formalnie oni nie wstępowali do Ligi Narodowo-Demokratycznej, tylko ta nazwa została, że tak powiem, w trakcie procesu w jakiś sposób ujawniona i ona funkcjonowała, co oczywiście było obciążające dla tych działaczy. Także również, jeśli jeden z tych również działaczy Ligi Narodowo-Demokratycznej, z tych młodych ludzi na przykład, zeznaje, że Henryk Klata zakupywał, chodził po antykwariatach i szukał, ewentualnie zakupywał jakieś książki jeszcze, można było dostać, prawda, przedwojenne obozu narodowego, no to już oczywiście bezpieka zrobiła taką klasyfikację, że jest jakimś tam funkcyjnym, prawda, który zajmuje się określoną działalnością. Czy też kolejny mówi, nieświadomo oczywiście, że przyjeżdżał Józef Kosecki, no i po prostu płaciliśmy mu pieniądze, znaczy zwracaliśmy mu za podróż, bo on z Gliwic przyjeżdżał. No a ja pełniłem rolę takiego skarbnika, znaczy ja zbieram te pieniądze i no to oczywiście wtedy już jest kolejny ten, że to jest skarbnik organizacji i tak dalej, no i poszczególne tak to wyglądały. Natomiast w sposób wręcz heroiczny, powiedziałbym, wręcz taki trochę prowokacyjny, zachowywał się Przemysław Górny w swoim stylu. No jak wspomina, był bity, był torturowany. Natomiast rzeczywiście zachowywał się w sposób niezwykle, powiedziałbym, godny, ale mówię, trochę prowokacyjny. Jest taki, no niestety, taki dokument, którego tutaj nie przytaczam, ale to miało miejsce. Otóż oczywiście było zupełnie normą, że tak zwani kapusie byli w celach. I to było też kolejna, że tak powiem, taki materiał dla bezpieki, chociaż ona i tak bardzo dużo wiedziała, w trakcie tego procesu. Ale bardziej dla bezpieki nawet, bo niekoniecznie wykorzystywano to. Nawet wówczas nie bardzo można było te, no powiedzmy, nielegalnie zdobyte różne informacje wykorzystywać. No i w celi, gdzie jest Przemysław Górny, tam przeniesiony, w innej celi no, poznaje człowieka, który przedstawia się, że jest współpracownikiem wywiadu amerykańskiego. No to Górny mówi, no to jesteśmy bracia, mówi to ten ideowo i tak dalej, jest szczęśliwy, rozmawia, no i zaczynają rozmawiać i on, który tak się zachowywał w sposób, powiedziałbym, taki właśnie twardy,
Tutaj po prostu, no niestety, jakiś taki, że tak powiem, racjonalnego myślenia za bardzo nie miał. Ten, z kolei ten człowiek mówi o tym, że był współpracownikiem wywiadu francuskiego, ale mówi, wie pan, Francuzi, tam jest duże wpływy komunistyczne i ten wywiad, on mówi tak, tak i tak dalej, to Amerykanie. No i sobie tak rozmawiają. No i wtedy opowiada Przemysław Górny kwestie związane z całą działalnością. To, czego nie mówił w tym. Owszem, to może nie są jakieś sprawy zupełnie nowe, bo bezpieka, jak mówię, już wszystko wiedziała. No ale to jest jakieś takie potwierdzenie. Ale też jest taką ciekawą rzeczą, że oczywiście ten agent w celi później spisał to. No i to można powiedzieć, że robi też takie wrażenie, bo to jest taki dokument, który liczy kilka stron, że jednak no, miał niewątpliwie taką dużą umiejętność zapamiętywania i precyzyjnego opisania. Bo on napisał, bardzo precyzyjnie to opisał. Także to na pewno był tak zwany zawodowiec. No i proszę Państwa, wyrok był taki oczywiście, że wskazano 6 osób, Mariana Barańskiego i Tadeusza Kwietnia na 6 miesięcy w zawieszeniu, Janusza Krzyżewskiego i Henryka Klatę na 10 miesięcy więzienia, a Przemysława Górnego i Józefa Koseckiego na 2 lata więzienia. No tutaj oczywiście o tym procesie w zasadzie no, nie mówiono, chyba Radio Wolna Europa jakąś tam zmiankę przekazało i francuska prasa Le Monde. No i tak to się, można powiedzieć, ta działalność Ligi Narodowo-Demokratycznej zakończyła. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że również oskarżeni byli Jan Bogdanowicz i Leon Mirecki. I chociaż bezpieka wiedziała o ich tutaj związkach, o ich jakimś udziale, może nie w sensie organizacyjnym, ale takim patronacie ideowym z tej działalności właśnie inwigilacyjnej, to niekoniecznie te materiały mogły być wykorzystane na procesie, a oni byli naprawdę doświadczonymi konspiratorami i można powiedzieć przyjęli taką linię inną niż Przemysław Górny, może nie prowokacyjną, ale bardzo spokojną i w zasadzie można powiedzieć, no, śledztwo zostało wobec nich umorzone, bo zaprzeczali wszystkiemu. Zaprzeczali wszystkiemu, a jedynym tam dowodem był taki te zeznanie Józefa Koseckiego, one były bardzo obciążające i Mireckiego, i Bogdanowicza, i Walentego Majdańskiego. Właśnie chciałem jeszcze wspomnieć, że wśród tych osób, tych patronów, jak mówiłem, Mirecki, Bogdanowicz, ksiądz Leon Szelnek, był jeszcze właśnie Walenty Majdański. Też przedwojenny działacz, może bardziej publicysta niż działacz narodowy, między innymi pisywał wprost z mostu przedwojennego pisma redagowane przez Stanisława Piaseckiego, no a później też można taki prekursor obrony życia dzieci narodzonych w PRL-u, zmarł w 1972 roku, też bardzo ciekawa postać. Natomiast właśnie Mirecki i Bogdanowi dzięki tym swoim umiejętnościom no nie zostali po raz kolejny, nie znaleźli się po raz kolejny w więzieniu. To jeszcze może tylko krótko dopowiem, że działalność Ligi Narodowo-Demokratycznej została zakończona z chwilą właśnie tego procesu aresztowania. Natomiast poszczególni działacze mniej lub bardziej cały czas się angażowali w latach, kolejnych latach działalność narodową, antykomunistyczną. Myślę tutaj przede wszystkim o Marianie Barańskim, o Januszu Krzyżewskim, który no niestety zginął z żoną w wypadku samochodowym w Bułgarii, ale to już są późniejsze lata. Oczywiście Przemysław Górny i Henryk Lata, którzy prowadzili taką, inni też, ale te osoby przede wszystkim. Natomiast no, Przemysław Górny został, potem jeszcze Marian Barański został, że tak powiem, może nie oskarżony, ale był przesłuchiwany, zatrzymany w związku z takim napadem na bank w Warszawie. Nie wyjaśniono oczywiście o okolicznościach, czy można powiedzieć, że to był napad zorganizowany przez służby specjalne, przez bezpiekę i tak dalej. Natomiast zarzucano na przykład Przemysławowi Górnemu, że to on był jednym z tych, którzy
zorganizowali ten napad, zresztą zginęły bodajże dwie osoby w trakcie tego napadu. No oczywiście to jakoś to nie przybrało takiego kształtu, żeby zostali oskarżeni. Natomiast później w 1966 roku został, w 65, przepraszam, został skazany znów na 2,5 lata więzienia za próbę odtworzenia Związku Młodzieży Demokratycznej, to znaczy próbę przekazania przez jednego z kolegów listu na emigrację i tak dalej, i tak dalej. Wyszedł z więzienia 3 dni później, też w bardzo dziwnych okolicznościach, doszło do wypadku samochodowego, uszedł ledwo, że tak powiem, z życiem. No i później te różne jego działania też, to są już lata 80., 90. I tak dalej. Także myślę, że to, mimo że nie była to organizacja może zbyt licząca się, ale jak mówiłem, to była ta kolejna sztafeta pokoleń w ruchu, w historii Ruchu Narodowego. Dziękuję bardzo. Tak, korzystając z pewnego przywileju prowadzącego, ja miałbym dwie uwagi i jedno pytanie. Uwaga pierwsza dotycząca tych przesłuchań po napadzie, słynnym napadzie na bank pod Orłami, to SBC-ja prawdopodobnie wykorzystała fakt kryminalnego napadu, niewyjaśnionego do dzisiaj zresztą, to jest sprawcom udało się popełnić zbrodnię doskonałą, do przeczesania byłych środowisk powiedzmy sobie kombatanckich, tak to nazwijmy, tak? Czyli byłych żołnierzy Armii Krajowej czy innych formacji podziemnych, którzy wtedy jeszcze byli w wieku no, średnim powiedzmy i teoretycznie można było sobie wyobrazić, że byli w stanie coś takiego zrobić, ponieważ to się spotyka w papierach ludzi zaangażowanych w konspirację warszawską. Ja kiedy pisałem ten słownik za drużą, to zauważyłem, że paru tam żołnierzy podziemia z kolei związanych za drugą też przesłuchiwano w kontekście właśnie napadu na bank pod Orłami. Tak? No to prawdopodobnie wykorzystano okazję taką, żeby zrobić jakąś taką akcję przeczesującą. Tak? To się będzie powtarzać. Gdy będziecie Państwo tam lata 60. powiedzmy sobie i tam środowiska opozycyjne coś czytać, to od razu warto to wyjaśnić. Druga uwaga, że program Ligi Znalezionych w Trampkach, przyznanie się do programu przez Koseckiego było czymś, co bardzo obciążało, pogarszało sytuację procesową całości, ponieważ program udowadnia, że istnieje organizacja, tak? A tego nie musiał mówić. Mówić. Tak. Oni tych trampek za pierwszym przeszukaniem nie znaleźli. Tak. Więc on tego nie musiał mówić. Program jest dowodem, że istnieje organizacja, tak? Czyli obala tą legendę, którą mieli, że spotykali się dlatego, żeby się przygotować do wstąpienia do paksu. Więc tutaj to Koseckiego oczywiście bardzo, bardzo obciąża. Chciałbym, żeby to jakby wybrzmiało, ponieważ no, nie zawsze może to jest w pełni zrozumiałe. Pamiętajmy, że chociaż komunizm był systemem bezprawnym, to jednak to były lata 60., lata powiedzmy sobie małej stabilizacji i odwilży. I już nie można było powiedzmy sobie tak całkiem pójść, jakby to ładnie ująć, wyłącznie na rozwiązanie siłowe w śledztwie, tak? To znaczy i przyklepać im to, co tam się akurat chce, no bo jednak pewne pozory Gomułka starał się zachowywać, tak? No więc jeżeli starał się zachować pozory, to musieli mieć jakieś elementy uprawdopodobniające wersję śledczych, tak to nazwijmy, tak? Tutaj Koseckim ten element wetknął w ręce, chociaż wcale nie musiał. No to jest ta druga uwaga i teraz pytanie do pana doktora jest następujące. Kosecki po wyjściu z więzienia zostaje wieloletnim tajnym współpracownikiem komunistycznych służb specjalnych i jednocześnie propaguje szkołę Jędrzeja Giertycha, który, ja myślę, że tu zebrani wszyscy wiedzą, ale przypomnijmy, Giertych, Jędrzej Giertych, tak? Nie mylić go z innymi przedstawicielami tej rodziny. Jędrzej Giertych był ideowo przekonany, że Polska musi być trwale zależna od Rosji. To jest leitmotiv jego myśli politycznej, ponieważ to trwała zależność Polski od Rosji, między innymi chroni, według Giertycha, tak, miała chronić Polskę przed rewizjonizmem niemieckim przede wszystkim, oraz również przed innymi zagrożeniami, które widział na rozwijającym się Zachodzie. Nadmieniam, Jędrzej Giertych całe życie mieszkał, znaczy całe życie emigracyjne, tak? Mieszkał po 1945 roku w Londynie, więc to co pisał z własnej woli, przez nikogo nie przymuszony, w warunkach wolnych. Pisał to, co chciał.
to, co chciał pisać. Jeśli spojrzeć na publicystykę Kossackiego, no to jest taki, można powiedzieć, uproszczony Jędrzej Giertych. Zresztą on tam się na niego powołał nawet wprost. Ja chciałbym zapytać się pana doktora, co się stało? Czy to jest według pana to, że Kossacki uwierzył, że tak się wyraża, w argumentacji Giertycha? No i wówczas oczywiście tu jedynym sposobem realizacji programu politycznego to jest współpraca z bezpieką, prawda, i tam próba nasycania środowisk partyjnych jakimiś tam elementami myśli narodowej, zwłaszcza tymi moskalofilskimi, czy tym mającymi skutki moskalofilskie. Przypominam, że Kossacki był później ideologiem Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, gdzie już Giertycha, można powiedzieć, propagował na całego. Czy jest to po prostu jednak oportunizm? To znaczy, no, tutaj pan doktor mówił o trudnej sytuacji życiowej ludzi, którzy po 1956 roku, owszem, znaleźli się na wolności, no ale znaleźli się na wolności, że tak powiem, w dziurawych butach, mówiąc tak już najkrócej, prawda, i w łachmanach. I na marginesie życia. Współpraca dawała Kossackiemu szansę na zaistnienie i szansę te wszystkie wykorzystał, tak, jako pracownik naukowy i osoba publikująca. Co to było według pana? Powiem tak, że szczerze, według mnie to przede wszystkim słabość charakteru. I tak bym to rozumiał, no a później oczywiście w ślad za tą słabością charakteru wszystkie konsekwencje jego działalności. Być może, ale to już jego tajemnica jest, być może naiwnie wierzył, że jednak odgrywa rolę jakiegoś Wallenroda, ale myślę, że jeśli nawet tak myślał w tych kategoriach Wallendory, w takich właśnie kategoriach tego typu, to chyba to byłoby takie próba uzasadnienia może przed samym sobą, nie wiem, może jakiegoś, że jednak prowadzi jakąś tam działalność. Natomiast wydaje mi się przede wszystkim, że była to, delikatnie mówiąc, słabość charakteru. Natomiast w faktach IPN-u zachowało się 14 tomów jego meldunków, relacji. On został zarejestrowany w 1963 roku, też pod takim dość interesującym pseudonimem X w styczniu 1963 roku, a później w 1965 roku już występuje jako TW Rybak do 69, a później jako konsultant Rybak. Konsultant, no bo oczywiście angażuje się w różne tam struktury komunistyczne i oczywiście jest i członkiem PZPR-u później, i jest oczywiście w ORMO, i jest rzeczywiście w Zjednoczeniu Patriotycznym Grunwald, Towarzystwie Kultury Moralnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie ciekawe jest to X, ponieważ kiedy powstała, pamiętacie państwo, może partia X Tymińskiego, to właśnie Kossacki jest osobą numer 2, czy można powiedzieć, kiedy już Ktymiński wyjeżdża, jestem bliższy współpracownik Ktymińskiego, a kiedy wyjeżdża, to staje na czele tej partii X. Także no, chyba tu też nie ma jakichś tam przypadków i zbieżności. Natomiast pewnie, no, proszę państwa, no, jak mówiłem, to była osoba, która na pewno była przygotowana, była autentycznym narodowcem, kiedy jeszcze tworzyła tę organizację, więc po prostu, no, myślę, że słabość charakteru, ale trudno się pozbyć jednak tych poglądów, więc pewnie, że tak powiem, te poglądy tak zwane narodowo-komunistyczne próbował jakoś tam realizować. Przy czym, no, jego te donosy są takie, no, naprawdę bardzo, 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 no, krzywdzące. No, to są donosy dotyczące kolegów. Także to jest tylko coś więcej niż tam jakaś próba gry, jeśli była taka, nie sądzę, po prostu zwyczajnym agentem i po prostu współpracownikiem donosi na Walentego Majdańskiego, gdzie mówi, że to, że on był takim jego mentorem i tak dalej. Dalej oczywiście różne teorie, zupełnie fantastyczne, mówi, że Liga dalej narodowo-demokratyczna istniała i tak dalej, że była zakonspirowana, że w ogóle ile tam ich nie było w ogóle w aparacie partyjnym i tak dalej. Oczywiście, no, natomiast, no, są jakaś grupka wyznawców jego, chyba nie wiem, czy jeszcze funkcjonują, bo zajmował się zresztą w sensie naukowym to właśnie pewnymi takimi kwestiami, cybernetyką społeczną, bo dość są interesujące niewątpliwie przemyślenia i rzeczy. Także myślę, że tak to bym widział. Natomiast jeszcze tylko powiem o Jędrzeju Giertychu, bo to rzeczywiście była postawa, ale to słusznie, Jędrzej Giertych był ideowy tutaj, jeśli chodzi o Rosję. On był zwolennikiem
może nawet niepodległości, ale współpracy w przyszłości Polski z Rosją. Tak sobie tak myślał. I na przykład, mimo że był przecież takim katolikiem, można powiedzieć, zdeklarowanym, nazwijmy, i praktykującym, to na przykład bardzo krytycznie ocenił te protesty, które były właśnie w Nowej Hucie w 1959 roku, związane z tym, że ludzie protestowali, bo nie ma tam kościoła i tak dalej, prawda? Bo uważał, że to jest właśnie może być prowokacja wykorzystana przeciwko tam Rosji, na władzy komunistycznej Rosji i tak dalej, by doprowadzić do powstania. I ta kwestia, żeby nie doszło do jakiegoś powstania, ciągle się powtarzała, ale były jeszcze ludzie o innych, jeszcze bardziej daleko idących poglądach. Ja myślę, że tutaj u GTH to raczej może rzeczywiście nie była kwestia taktyki, jeśli chodzi o Rosję, tylko rzeczywiście przekonania, że Rosja, że Niemcy są głównym zagrożeniem, że Rosja i tak dalej. Brak tutaj oczywiście jakiegoś przekonania do sojuszów ze Stanami Zjednoczonymi czy innymi jakoś środowiskiem, w ogóle tym zachodnimi, masońsko-żydowskimi i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście było, jeśli chodzi o Giertycha. Chciałbym też powiedzieć, że Jędrzej Giertych ma ogromne zasługi w moim przekonaniu, w sensie takim piśmienniczym. Jedne są rzeczy, które można akceptować mniej lub bardziej, ale naprawdę dorobek jest też znaczący. Natomiast tutaj właśnie w tej książce jest na przykład taki list, który Jędrzej Giertych pisze do, który Jędrzej Giertych przekazał w zasadzie Piotrowi Bogdanowiczowi. Piotr Bogdanowicz wyjechał w 1959 roku do Francji, do Anglii. Starał się, bezpieka jakoś wcześniej odrzucała to, ale kiedy zobaczyli, że mają możliwość jednak kontroli jego podczas tego wyjazdu, ślad za nim oczywiście jeszcze pojechał jeden z agentów i tak dalej, więc też to wtedy się zgodzili i są relacje bezpieki z kim, czyli poprzez tę agenturę, z kim właśnie rozmawiał Jan Bogdanowicz, z kim się spotyka. To do końca nie wiedzieli, o czym rozmawia, ale ogólnie jakiś tam pogląd mieli. I na przykład wiedzieli, że Jędrzej Giertych, który przekazał Janowi Bogdanowiczowi list, chociaż spotkali się, ale przekazał mu, żeby jeszcze pewnie ten list przemyślał. Otóż Jan Bogdanowicz, Państwa, to mówię, no też wspaniała postać, działacz ze Lwowa, ale to on jeszcze dalej szedł niż Jędrzej Giertych. On był po prostu zwolennikiem współpracy ze Związkiem Sowieckim. No oczywiście nie wyobrażał sobie, że to może ten system komunistyczny, blok komunistyczny się załamać. I stąd też oczywiście też między innymi takie wybory, a nie inne w trakcie stanu wojennego. Ta niechęć do Solidarności jako opanowanej, ale przede wszystkim przez lewicę laicką, przez trockistów, przez ludzi typu Kuroń, Geremek, Modzelewski i tak dalej, ludzi, których oczywiście pochodzili z rodzin żydowskich, często tego aparatu komunistycznego, stalinowskiego. Natomiast tam jest właśnie ten list do Bogdanowicza, gdzie Jędrzej Giertych właśnie dość krytycznie pisze o jego sposobie myślenia, że no i tutaj też Jędrzej Giertych pokazuje, jaki jest jego stosunek do Rosji. Więc to też się znajduje. Trzeba powiedzieć, że Jędrzej Giertych w 1959 roku napisał, zresztą nie tylko on, bo i Stanisław Kozanecki, i Witold Olszewski. No niestety to jest dziwnym trafem, że ci dwaj też mieli swój przynajmniej epizod współpracy z bezpieką. I Olszewski, i Kozanecki. Olszewski, Witold, który przyjechał tutaj do kraju, dostał zresztą mieszkanie. Witold, nie byli z Janem. Oczywiście, tak. Dwie różne osoby. Tak, Witold, oczywiście Olszewski, dostał mieszkanie, tym razem już od premiera Jaroszewicza, na początku, kiedy przyjechał i po prostu później tam się włączył w tę działalność też sterowaną przez bezpiekę przejęcia PZKS-u, czyli Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, obalenia chadeków, czyli Janusza Zabłockiego i przejęcia przez narodowców. To nie jest oczywiście tematem naszego spotkania, tylko dwa zdania powiem, że to też jest bardzo ciekawe. Kiedy Janusz Zabłocki, przecież człowiek, który był i sygnatariuszem PRON-u i oczywiście koncesjonowanym katolikiem, w latach 80. zaczynał mówić coś, myśleć o odtworzeniu koncesjonowanej oczywiście partii chadeckiej, może Stronnictwa Pracy, to bezpieka podjęła akcję, przecież miał przybył legalną działalnością, żeby obalić go po prostu. No i oczywiście przy pomocy endeków. No i od razu jest w pierwszym dniu lista 17 tajnych współpracowników. No oczywiście przeważnie takiej proweniencji mocno, no powiedziałbym,
no takiej dość prymitywnej, dość, no i oczywiście mocno takiej antyżydowskiej. No i oni po prostu mają tutaj walić. Wśród nich oczywiście jakoś taki ideolog i poważniejszy jest też Witold Olszewski, jest ten Jan Matłochowski niestety też, również współpracujący z bezpieką i oni próbują podjąć tą akcję. Większość z tych narodowców wierzy w to, że obalą Zabłockiego, że da się tam z jakąś tam bezpieką, tam rzekomo myśleć po narodowemu, czy narodowo-komunistycznemu i będą mieli legalne organizacje. I oczywiście walczą z tym Zabłockim, przy czym też są takie ciekawe sytuacje, posiedzenie zarządu, jeszcze jakichś gremiów kierowniczych i oczywiście są agenci po stronie w całości, jeśli chodzi o tą tak zwaną stronę narodową i tak samo Zabłockiego, sam Zabłocki jeszcze był też TW, także, także to tak to mniej więcej wygląda. I oczywiście obalili tam, dezorganizowali Zabłockiego, ale oczywiście NDK później też odsunęli, więc tak więc pożyteczni idioci. Jeżeli można z tego pewien wniosek wysunąć i tu kieruję zwłaszcza do młodszej części naszej widowni, to wniosek, jeden z wniosków, jaki można wysunąć, jest bardzo prosty. Komuniści u władzy swoich popudcików, towarzyszy podróży, tak to nazwijmy, popudcik, swoich popudcików nie traktują po partnersku i nie traktują poważnie. To jest coś, co warto sobie zapamiętać na wypadek, gdyby Państwo kiedykolwiek z jakimiś komunistami się zetknęli. To te przykłady są moim zdaniem szalenie instruktywne, bardzo pouczające. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Mówi Pan doktor, że agentura wokół tych ludzi była bardzo liczna. Ja mam takie pytanie, czy zdarzały się wypadki dekonspiracji tych agentów przez tych ludzi z Ligi? A jeżeli tak, to jakie były tego skutki towarzyskie, życiowe lub jakiekolwiek inne? No niestety nie znam takich przypadków dekonspiracji. Natomiast były jakieś tam przejawy, może braku zaufania do niektórych, ale mówię szczerze, nie tylko w środowisku Ligi Narodowo-Demokratycznej, bo na przykład w środowisku Ligi Narodowo-Demokratycznej już po procesie ci koledzy utrzymywali kontakt z Józefem Kosackim. Spotykali się cały czas, nie sądził, chociaż wiedzieli, że źle się zachował w śledztwie. No ale on mówił, że był tam różnymi środkami psychotropowymi, różnymi tam karmiony i tak dalej i to tak to wyglądało, więc wzięli jako troszeczkę taką słabość jego, no ale nie tam. Więc nie było. Natomiast były takie może, ale bardzo nieliczne sytuacje, przypadki, gdzie na przykład Leon Mirecki ostrzega przed jednym z działaczy narodowych, że jest współpracownikiem bezpieki. To jest Antoni Pajdak, ten, który jak gdyby można powiedzieć pomógł przekroczyć granicę Adamowi Doboszyńskiemu. No to jest w zasadzie chyba taki jedyny znany przypadek, bo tak to w zasadzie, przy czym chcę to powiedzieć, bo teraz nie będę mówił o Antonim Pajdaku, że sprawa jest bardziej złożona. Oczywiście był w pewnym momencie współpracownikiem bezpieki, ale później zerwał z tą współpracą, natomiast bezpieka go bardzo, bardzo szantażowała, był bardzo prześladowany do końca swojego życia. I właśnie to jest ten przypadek. To, że on był w pewnym momencie współpracownikiem, że podjął tą współpracę, ale To był naprawdę epizod, bo nic z niej nie wynikało, ale oni cały czas to właśnie wynosili. W 1956 roku, jak mówili tego i czy tam tego nie zrobi, to będą go po prostu szantażowali, ujawnią to. I ciągle to się wracało. I on nie współpracował z bezpieką później, ale oni go jeszcze gorzej traktowali, można powiedzieć, bardziej go prześladowali ciągle tutaj niż nawet innych działaczy. On na przykład żył w bardzo, bardzo trudnych warunkach. To są listy jego. No, świadectwa i listy po prostu rozpaczliwe. W ogóle nie miał pracy, no, w ogóle nie miał możliwości życia. Więc sprawy są dość skomplikowane, ale no, nie było świadomości, że są współpracownikami. No, my teraz wiemy oczywiście, ale to teraz my. To badamy. Znaczy, że dokumenty z raportami tych osób nie były wykorzystane w procesie. Bo gdyby były, tak jak prawda, dzisiaj takie sytuacje się zdarzają, 60 na przykład kodeksu postępowania karnego, to by ci ludzie wtedy wiedzieli, kto jest. Tak, nie były wykorzystywane. Tutaj nawet też mam takie dokumenty jako przykładowe, prawda? Na przykład 13 dni bezpieka inwigiluje przez 13 dni Leona Mireckiego, prawda? No i ten. I pewną wiedzę mieli, z kim się spotyka i tak dalej, ale tej wiedzy oczywiście nie przekazywali.
bo była wiedzą jednak zdobywaną mimo wszystko w sposób, no a poza tym nie chciała się dzielić, tak, bezpieka, co robi i tak dalej, więc to nie były. Tak samo ta kwestia związana z tym, no tak zwanym kapusiem, czy rzeczywistym kapusiem, może nie tak zwanym w celi, prawda? Agentem celi, tak dokładnie. To po prostu też nie był ten element wykorzystywany. Bezpieka miała ten dokument, prawda, i miała jego relacje z rozmowy z Górnym, ale tego nie wykorzystywali. Tutaj mam też te dokumenty takie, no, które gdzieś tam opisują jakąś, jako przykład inwigilacji z jednych z osób, no to wydaje się rzeczywiście, no cóż, nic z tego nie wynika. Też były takie są komunikat, prawda, z tam obserwacji kogoś tam, no to tylko piszą, rysopis jak wygląda, gdzie wszedł, gdzie poszedł, a to miał taki kapelusz, a to ubrany był i tak dalej. I tym się zajmowała cała grupa ludzi. Zajmowało im to dużo czasu, więc no nie wiem, ja nie jestem specjalistą od oceny działalności bezpieki. Myślę, czasem mam wrażenie takie, że to była też struktura taka jednak trochę archaiczna i skostniała, ale z drugiej strony jednak z różnych powodów mogli te środowiska inwigilować. Szczególnie tych, którzy znali po prostu, bo jak mówię, no, tych narodowców aż tak wielu nie było. Wystarczyło, prawda, zinwigilować, zrobić sobie listę 50-60 i już się po prostu było. Dlatego to było może łatwiej. A jeszcze jedna jest taka rzecz, że jeszcze, proszę Państwa, w latach 70., bodajże w 74 roku, wydziały komendy C, Wydział C Milicji Obywatelskiej w miastach wojewódzkich właśnie sporządzał na wniosek centrali listy narodowców wszystkich, gdzie mieszkają i tak dalej, ale mówię tych starszych, już mieli 70 kilka lat i tak dalej. Nawet w tym się zajmowali, jeszcze w połowie lat 70. Pan tam się zgłaszał? Tak, tutaj do pana doktora o Przemysława Górnego. On działał tutaj, był z Warszawy. Tak. Bo tak chciałem sobie kojarzyć też takiego działacza narodowego z Górnego Śląska z przełomu XIX i XX wieku, ale to są niepowiązane osoby. Tak, tak, to są niepowiązane, to był z Warszawy, z Grochowa. Syn robotnika z Grochowa. Tak, tak, tak. Zresztą na Grochowie, na Pradze Południe do śmierci mieszkał. Tak, to prawda. I prowadził taką działalność później społeczną, nawet no, z tak zwaną trudną młodzieżą i tak dalej, a także no, po prostu do tej pory wiele osób go pamięta, jest mu wdzięcznych i poza tym był no, taki charakterny człowiek. Też był między innymi mistrzem Polski w boksie chyba junior, tak. Czy wicemistrzem. W 1951 roku. Proszę bardzo. Ja mam takie jeszcze pytanie do Józefa Koseckiego. Czy te jego zeznania szczegółowe, obciążające kolegów, one zostały wykorzystane w procesie, otwarcie jako jego zeznania? Te, które były w procesie, tak, to były wykorzystywane, owszem, tak. I jeszcze drugie pytanie, jak do tego właściwie doszło, że skoro to on złożył takie zeznania najistotniejsze w tym procesie, to dostał jeden z wyższych wyroków więzienia, 2 lata. No tutaj to jest już pytanie, prawda, znaczy powiem tak, bardzo, bardzo często jest tak, że ci agenci również, mimo że byli agentami, to również podlegali inwigilacji, też podlegali pewnym represjom, też byli w więzieniach. Także to, że był agentem, no to pewnie, no może nawet nie był wtedy agentem, bo wiem, no został zarejestrowany w styczniu, prawda? To może tak, bądźmy precyzyjni, w styczniu 1963 roku. Natomiast w śledztwie zachował się po prostu no, w sposób dość nazbyt otwarty, więc wtedy myślę, że też władze te sądowe, prawda, sąd mógł go traktować jako tę osobę, która po prostu jednak miała istotny udział w tym i tak go potraktowali na równi z Górnym, może żeby po prostu nie robić tak, nie czynić tak, że Górny na przykład jest, dostaje większy wyrok, czy jest szefem tej organizacji, prawda, tworzyć mu jakąś tam późniejszą ewentualnie legendę, przywódcy i tak dalej. Czy jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeśli pytań nie ma, to ja pozwolę sobie jakąś taką refleksją zakończyć, że ta historia, jak w ogóle historia jest magistra vitae, tak? Jest nauczycielką życia i różnych rzeczy nas ona może uczyć, ale koleje losów dwóch liderów Ligi Narodowo-Demokratycznej, Koseckiego i Górnego, pokazują, że w działalności publicznej, zwłaszcza w działalności publicznej w warunkach, gdy wiąże się ona z jakimś ryzykiem,
to istotne jest nie tylko wykształcenie, oczytanie, formalne wykształcenie, to wszystko jest bardzo ważne oczywiście, ale istotny jest charakter. Tu jeszcze raz pokazuje się, że przywództwo jest kwestią charakteru, a nie wyłącznie posiadanego wykształcenia, oczytania czy uprzejmości towarzyskiej. Tak, to prawda. To bardzo szczerze, przepraszam, że wchodzę, ale na potwierdzenie tego powiem, że te osoby, które też jakby miały taką tradycję rodzinną, narodową, to też widać zachowywały się inaczej. Po prostu miały pewną świadomość, że no, wypełniają pewną misję, nazwijmy. I to myślę tutaj na przykład o Marianie Barańskim, o jednak takiej dojrzałej tutaj postawie w czasie śledztwa. Jego rodzice byli działaczami organizacji wojskowej Wilki, a później Narodowych Sił Zbrojnych, więźniami później komunistycznymi. Zresztą ojciec Mariana Barańskiego, mało czym Barański tam wspomina w swoich wspomnieniach, zabił sowieckiego żołnierza. Sowieckich żołnierzy, którzy napadli na nich po prostu, na ich dom i tak dalej. No i to oczywiście miało też swoje później konsekwencje i dla jego żony i tak dalej, ale czy właśnie Górny, o którym mówiliśmy, że ojciec był w Narodowej Organizacji Wojskowej, czy właśnie Tadeusz Kwiecień również, którego ojciec także był żołnierzem AKNSZ-u, czyli też te, można powiedzieć, wzory tych ojców, czy rodziców, czy wzory rodzinne też miały pewnie wpływ na to, czyli kwestia charakteru oczywiście. Bardzo dziękuję panu doktorowi za poświęcony czas i całą tę lekcję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i rozumiem, że to można książki tak, są do wzięcia. Bardzo tak? Proszę, tak. Że tutaj. Jasne. I informuję, że kolejne nasze spotkanie będzie ogłaszane na stronach i na Facebooku, tak? Także proszę sprawdzać, wszyscy Państwo wiecie gdzie, tak? Macie te adresy nasze facebookowe, tam strony i tak dalej, tak? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.